Rozdział siódmy O przyjmowaniu napominania Pewne miejsce w Księdze Kaznodziei mówi o starym i głupim królu, który już nie przyjmuje ostrzeżenia. Księga Kaznodziei Salomona Rozdział czwarty, werset 13. Nie trudno zrozumieć, dlaczego stary król, zwłaszcza jeśli jest głupi, będzie uważał, że nie podlega napominaniu. Ponieważ przez długie lata przywykł do wydawania rozkazów, może łatwo powstać u niego taka pewność siebie, że nie będzie w stanie pogodzić się z myślą, iż mógłby też przyjąć jakieś wskazówki od innych. Przez długi czas jego zdanie było obowiązującym prawem, to też co słuszne stało się dla niego równoznaczne z tym, co on chce, zaś to co złe, zaczęło oznaczać wszystko niezgodne z jego życzeniami. Wkrótce myśl o tym, że ktoś mógłby być na tyle mądry i na tyle dobry, aby móc go upominać, nie jest już w stanie dotrzeć do jego świadomości. Musi to być król głupi, aby dać się złapać w taką sieć, i król stary, aby tkwić w niej tak długo, aż stanie się ona nie do rozerwania oraz tak długo, aż przestanie być świadomy jej istnienia. Bez względu na rodzaj procesu, który doprowadził go do stanu takiej zatwardziałości, dzwony wydzwoniły już jego koniec. Pod każdym względem jest on już zgubiony. Jego pomarszczone ciało trzyma się wprawdzie jeszcze cało, ale jest ono tylko czymś w rodzaju ruchomego grobu dla umarłej już duszy. Nadzieja opuściła go już dawno. Bóg pozostawił go w fatalnej zarozumiałości. Wkrótce umrze także i fizycznie, a śmierć jego będzie śmiercią głupiego. Lud Izraelski w swojej historii wielokrotnie przyjmował postawę, którą cechowało odrzucanie wszelkich ostrzeżeń i zawsze okresy takie prowadziły do nieuchronnych sądów. Kiedy Chrystus przyszedł do Żydów, tkwili oni w takiej aroganckiej pewności siebie, uniemożliwiającej przyjęcie strofowania. Jesteśmy nasieniem Abrahama, odpowiadali chłodno, kiedy mówił do nich o ich grzechach i potrzebie zbawienia. Zwyczajni ludzie słuchali go i przeżywali upamiętanie, ale kapłani żydowscy panowali zbyt długo, aby być skłonni do wyrzeczenia się swoich uprzywilejowanych stanowisk. Podobnie jak ten stary król, przyzwyczaili się do tego, że słuszność była zawsze po ich stronie. Udzielanie im napomnień było dla nich obrazą. Uważali, że nie podlegają strofowaniu, Kościoły i organizacje chrześcijańskie przejawiają tendencję popadania w ten sam błąd, który był powodem zniszczenia Izraela. Dwukropek. Niezdolność przyjmowania napomnień. Po okresie wzrostu i owocnej pracy przychodzi ta śmiercionośna postawa samozadowolenia. Sam sukces staje się przyczyną późniejszego upadku przywódcy dochodzą do tego, że uważają samych siebie za bożych wybrańców. Uważają się za szczególnie uprzywilejowanych przed Bogiem. Powodzenie swojej pracy uważają za wystarczający dowód, że tak właśnie jest. Stąd wniosek, że z pewnością mają słuszność, to też każdy, kto usiłuje wezwać ich do zdania rachunku, zostaje natychmiast przekreślony jako niepowołany wścibski, który powinien się wstydzić za to, że ośmielił się podnieść głos przeciwko lepszym od siebie. Jeżeli ktoś ma wrażenie, że są to tylko słowa, to niech skontaktuje się z jakimś przypadkowo wybranym przywódcą religijnym i zwróci jego uwagę na słabe punkty. I grzechy w jego organizacji. Taki ktoś z pewnością otrzyma szybko kubeł zimnej wody, jeśli zaś odważy się obstawać przy swoim, zostaną mu przedłożone sprawozdania i statystyki dowodzące, że myli się całkowicie i zajmuje stanowisko nie do utrzymania. Jesteśmy nasieniem Abrahama, jest główną tezą obrony. A któż ośmieliłby się widzieć coś niewłaściwego w nasieniu Abrahama? Ci, którzy już weszli w tę fazę, w której nie są w stanie przyjmować napomnienia, nie odniosą zapewne z niniejszej przestrogi żadnej korzyści. Człowiekowi, który przekroczy już skraj tej przepaści, niewiele da się pomóc. Ale możemy ustawić na tym niebezpiecznym miejscu, znaki ostrzegawcze, aby następnych wędrowców powstrzymać od runięcia w tę przepaść. Oto kilka takich wskazówek. Punkt pierwszy Nie broncie swojego zboru ani swojej organizacji przed krytyką. Jeśli krytyka jest niesłuszna, nie może wyrządzić żadnej szkody, jeśli natomiast jest słuszna, Winniście słuchać jej uważnie i podjąć niezbędne działania. Punkt drugi. Nie zajmujcie się tym, co już osiągnęliście, lecz tym, co moglibyście osiągnąć, gdybyście naśladowali Pana całkowicie. Lepiej jest mówić i myśleć. Cytat. Sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Ewangelia Łukasza, rozdział siedemnasty, werset dziesiąty. Punkt trzeci. Jeśli jesteście strofowani, nie zwracajcie uwagi na źródło, skąd strofowanie pochodzi. Nie pytajcie, czy strofuje was wasz przyjaciel, czy wasz wróg. Strofowanie nieprzyjaciela ma często większą wartość niż strofowanie przyjaciela, ponieważ nie wywierają na nie wpływu względy sympatii. Punkt czwarty. Miejcie serca ciągle otwarte na napominanie Pańskie i bądźcie gotowi przyjąć jego karcenie bez względu na to, kto otrzyma rózgę. Wszyscy wielcy ludzie Boży umieli przyjmować uderzenia wielkodusznie i było to zapewne jednym z powodów tego, że byli to wielcy ludzie Boży.